Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedzielna Ewangelia w czwartą niedzielę Wielkiego Postu przedstawia nam kolejny wielki znak, który Jezus czyni. W Ewangelii według świętego Jana jest tych znaków siedem i jednym z nich właśnie jest uzdrowienie niewidomego. Ta sytuacja oczywiście prowokuje protesty, ponieważ to jest dzień szabatu. W dzień szabatu lekarz mógł ratować ludzkie życie, ale nie mógł w czasach Pana Jezusa według prawa przygotowywać żadnych mikstur, przygotowywać lekarstw. A Pan Jezus w tej Ewangelii leczy niewidomego poprzez dotknięcie jego oczu błotem pomieszanym ze swoją śliną, czyli w pewnym sensie wykonuje pewną miksturę, a więc według prawa żydowskiego łamie szabat i stąd się rodzą jego problemy. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inny element tej Ewangelii. Oto kiedy ten człowiek niewidomy pokazuje się pośród swoich sąsiadów, którzy wcześniej widywali go jako niewidomego żebraka, oni się dziwią. Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przyczyli, nie, nie, jest tylko do niego podobny. I mimo, że sam człowiek, który przejrzał dzięki interwencji Pana Jezusa, mówi, to ja jestem, to jednak ludzie nie wierzą. Ludzie nie wierzą w jego przemianę, ludzie nie wierzą w jego szczęście, nie wierzą, że Bóg go mógł dotknąć. Jest taka postawa w nas bardzo często, że my nie pozwalamy innym się zmienić. Że chcemy już, żeby byli tacy, jacy są. Z ich wadami ciężko nam przyjąć do wiadomości, że ktoś może stać się zupełnie inny. Że Bóg kogoś może dotknąć, ktoś się może nawrócić, stać się innym człowiekiem. Nauczyliśmy się, że jest taki z jego limitami, z jego wadami i taki ma być. Czasami nawet też jest dla nas pewnym alibi, że jest gorszy, że nie potrafi, że się nie stara, więc nie taki będzie. Przynajmniej mam na kogoś, na czyim tle mogę być lepszy. I potem, kiedy ktoś się zmienia, tego nie akceptujemy. Nie, to nie może być On. To nie może być On. Pan Jezus przychodzi do nas z nowością swojej Ewangelii i Pan Jezus właśnie wchodzi w nasze życie, aby je zmieniać. Życie każdego z nas chce zmieniać. I dlatego trzeba też być wsparciem dla innych ludzi, którzy próbują zmienić swoje życie. Którzy próbują się wystawić na łaskę Pana Boga, a potem być innym człowiekiem. Zresztą, czyż nie po to jest sakrament pokuty i pojednania? Dlatego warto by też mieć wsparcie od innych. Ja się zmieniam, a inni widzą moją zmianę i ją dopingują. Cieszą się nią. Ja widzę zmianę kogoś innego i ją dopinguję. Cieszę się nią. Dziękuję za nią Bogu. Popieram. Wspomagam.